wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara, Kuba, mama Patrycja, tata Piotr. Klara i Kuba wybierają się na zakupy ze swoją mamą. Jesteście ciekawi, jak zakończy się ich niewinna zabawa w basenie z kulkami? Zostańcie z nami i przekonajcie się sami. Mówiłem, że będę pomagał ci przy sprzątaniu. Musisz się teraz oszczędzać. Dziękuję, odpukać. Nawet dobrze się czuję. Myślę nawet wybrać się na jakieś zakupy dla maleństwa. Czy to znaczy, że za niedługo urodzi nam się siostrzyczka? Mam nadzieję, że jeszcze chwilkę zostanie w brzuszku, ale nie chcę zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Dobrze, pójdziemy jutro z rana i kupimy wyprawkę dla naszej córeczki. No dobrze, niech będzie jutro. Połóż się i odpocznij trochę. Ja niestety muszę jechać do pracy. Tatusiu, nie martwcie, zapiekuję się kochaną mamusią. Dziękuję, synu. Oj, może faktycznie troszkę sobie odpocznę. Co to za bajkę oglądacie? Niestety żadną. Same reklamy lecą. Już dziś zapraszamy do nowo otwartego sklepu Bociek przy ulicy Zielonej 2/4. Znajdziesz tu wszystko dla dzieci. W dniu otwarcia minus 30% na wszystko. Serdecznie zapraszamy. Słyszeliście, jaka okazja? Grzechem byłoby nie skorzystać. Dzieci, zbieramy się. Idziemy na zakupy. A nam też coś kupisz? Zobaczymy. Chodźmy szybko, żebyśmy zdążyli wszystko kupić. O, to na pewno tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry, ale tu piękne rzeczy macie. Bardzo nam miło. Pomóc coś szukać konkretnego? Tak, interesuje mnie przede wszystkim wózek dla dziecka, fotelik do samochodu i kilka innych drobiazgów dla maluszka. Dobrze, to proszę za mną. Zaraz pani wszystko pokażę. Pójdź, mają kącik zabaw dla dzieci. Mamusiu, czy możemy pójść z Kubą do kącika zabaw? Dobrze, tylko proszę, abyście nigdzie nie odchodzili. Dobrze. Chodź, najpierw pozyskujemy nadjeżdżalni. Już idę. Ale super. Kuba, tu jest super basen z kulkami. Można się w nim bawić w chowanego. Znajdź mnie. Okej, pobawmy się w chowalnego. Co tam jeszcze miałam kupić? O, właśnie, butelka na mleko. Mamy dodatkową promocję na butelki. Przy zakupie 2 sztuk, drugą ma pani przez pół ceny. O, tak? W takim razie oczywiście biorę 2 sztuki. Na pewno zapasowa butelka się przyda. Tylko jak ja się z tym wszystkim zabiorę? Tu przygotowałam dla pani 2 najbardziej popularne w naszej ofercie wózki. Chowanie się w tych kulkach jest naprawdę super. Szkoda, że nie mamy w domu takiego basenu z kulkami. Chyba wiem już, co będę chciała na swoje urodziny. Niech zgadnę, basen z kulkami. Tak właśnie. Bardzo trudny wybór. Nie wiem, na który się zdecydować. Ten mi się podoba, ale z drugiej strony ten pewnie będzie praktyczniejszy. Tak, ma pani rację. Proszę spokojnie się zastanowić. Gdyby był tu mój mąż, może pomógłby mi w decyzji, a tak to same jakoś ciężko. Oj, zapomniałam o dzieciach. Zaraz wrócę, tylko po nich pójdę. Kuba, Klara, kończcie już zabawę, za chwilę wracamy do domu. Kuba, Klara, gdzie oni są? Przecież nigdzie nie mieli się stąd ruszać. Ojejku, nigdzie ich nie ma. Zgubiłam dzieci. Kuba, Klara. Co się stało? Nie mogę znaleźć swoich dzieci. Miały być w kąciku zabaw, ale niestety ich tam nie ma. Proszę sobie usiąść i się nie denerwować. To w pani stanie niewskazane. To moja wina. Powinnam ich pilnować. Zawołam ochronę i zaraz ich na pewno odnajdziemy. Proszę się nie martwić. Trochę znudziłam się zabawa wchowanego. Mi też. To co teraz się pobawimy? Może chodźmy teraz do tamtego domku. O, super! Kuba, w tym domku są nawet klocki Lego. O, fajnie. A co zbudujemy?
już wiem, zbudujemy wysoką wieżę. Kuba, Klara! Kuba, Klara, gdzie jesteście? Wasza mama bardzo się o was martwi. Żeby tylko się znaleźli, może powinnam zadzwonić do Piotra. Nie, może lepiej nie. Będzie się denerwował. Wystarczy, że ja się stresuję. Muszę ich odnaleźć. Klara, Kuba! Klara, Kuba! Słyszałeś? Chyba nas ktoś woła. Klara, Kuba! Chyba masz rację. A może to nasza mama? Lepiej chodźmy. O, chyba się zguba znalazła. Co się stało? Wasza mama bardzo się o was martwi. Nigdzie nie mogła was znaleźć. O nie, Kuba, pewnie nas szukała, jak bawiliśmy się w chowanego. Na pewno musieliście mieć dobrą kryjówkę, skoro was nie znalazła. Lepiej chodźcie, zaprowadzę was do niej. A tak, nasza mama jest w ciąży, nie może się denerwować. Oj, co się dzieje? Strasznie mnie kuje. Muszę usiąść. Ała, ała. Czy mogę jakoś pani pomóc? Tak, proszę podać mi torebkę. Muszę wykonać telefon do męża. Oczywiście, już podaję. Co tam, kochanie? Piotr, jestem w centrum handlowym. Przyjedź proszę, dostałam silnych skurczy. Być może już się zaczęło. Co tam robisz? Zresztą nieważne. Trzymaj się, będę jak najszybciej się da. Mamusia! Dzięki Bogu jesteście. Gdzie byliście? Wszędzie was szukałam. Bawiliśmy się w chowanego, w kąciku zabaw. Mamusia, czemu jesteś taka smutna? Trochę źle się poczułam, ale zaraz przyjedzie po nas tata. Ała, ała, dostałam silnych skurczy. Pewnie muszę jechać do szpitala. Przepraszamy, mamusiu. To wszystko przez nas. Ale bawię się, straciliśmy rachubę czasu. Tak świetnie się bawiliśmy, że nie słyszeliśmy, jak nas wołałaś. O, jest tata. Przyjechałem najszybciej, jak się dało. Musimy jechać do szpitala. Mam bardzo silne skurcze. Nie ma na co czekać. Daj mi rękę, pomogę ci. Dziękuję. Pani zakupy spakuję i wszystko będzie na panią czekało. Dziękuję. Życzę powodzenia. Dziękujemy. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!